Oh damn, I've been feeling something for you lately. Cześć, witam Cię krótko na moim kanale i zapraszam Was serdecznie na odcinek modowy, na odcinek, w którym chciałabym Wam przedstawić kilka modów, które ulepszają bardzo nowy dodatek licealny lata. Tak więc nowy dodatek niestety ma wiele aspektów, które troszkę rozczarowały graczy. Moderzy nas nie zawodzą, tworząc co rusz nowe mody, które w jakiś sposób ulepszają tą rozgrywkę. No i ja chciałam dzisiaj Wam zaproponować kilka modów, ale także pomysłów z modami, które już posiadamy. Przed nami są trzy nastolatki, które za chwilkę będą się wybierały do liceum. Mamy godzinę 6, o godzinie 8 będą już się wybierały do liceum. No i pierwszym modem, który prawdopodobnie już znacie, bo zrobił się ten mod ostatnio dosyć sławny, Myśl zrobiła o tym modzie właśnie recenzję. Dzięki niej właśnie go poznałam. Ale może są osoby, które jeszcze go nie znają, więc postanowiłam wspomnieć również i o tym modzie. Tak więc jest to mod Choose Your Classmates, którego twórcą jest Rex. Ten mod pozwala nam na wybranie uczniów, którzy będą chodzili z nami do klasy. Wystarczy tylko kliknąć na skrzynkę pocztową, gdzie pojawi nam się opcja Choose a High School Classmates. Ten mod ma już tłumaczenie polskie, tak więc jeżeli macie problemy z angielskim lub wolicie mieć po prostu tłumaczenie polskie w waszej grze, to w opisie tego filmu będzie link właśnie do tłumaczenia polskiego tego moda. Mamy tutaj opcje simów, których powinniśmy właśnie wybrać, jak na przykład cheerleaderkę, jak na przykład sima, który będzie chodził właśnie na spotkania futbolowe. Tak więc tutaj wybieramy te różne opcje. No i możemy wybrać właśnie simów, którzy będą chodzili do naszej klasy. Tutaj pojawi nam się cała lista simów, spośród których możemy wybrać. Jeżeli nie chcecie simów z gry, to po prostu wykasujcie ich i dodajcie tylko tych swoich nastolatków. I tutaj właśnie wspomnę o drugim modzie, który tak jakby pomaga temu modowi, ale możecie go nawet używać bez tego moda, jeżeli nie chcecie mieć tak dużo modów w swojej grze i nie chcecie konkretnie wybrać właśnie osób, które będą miały być w waszej klasie, to jest inny mod, który umożliwia nam, aby gra wygenerowała właśnie na lekcje w liceum naszych simów, których my stworzyliśmy, ale nie musimy ich wybierać tak, jak na przykład robimy to w tym modzie Choose High School Classmate. Ten drugi mod, o którym wspomniałam teraz, nazywa się High School Spawn Fix. Jest to mod, który został stworzony przez Zerbu. Dzięki temu modowi właśnie, gdy już wykasujemy z naszej gry wszystkich simów, którzy są właśnie z gry, którzy są nastolatkami, prowadzimy do różnych światów naszych nastolatków, to właśnie dzięki temu modowi gra wygeneruje nam naszych nastolatków do klas podczas lekcji w liceum. Tak więc jest to drugi mod. Kolejny mod od Zerbu. Jest to mod, który Wam przedstawię, jak już będziemy na lekcjach. W liceum niestety nie można tworzyć spotkań klubowych, ani nie można tworzyć grup, tak jak na przykład my to mamy tutaj. Ja mogę spokojnie sobie kliknąć na tą simkę, mogę wejść sobie na działania i mogę sobie utworzyć grupę. Tej opcji niestety nie ma. I to jest bardzo denerwujące, szczerze mówiąc, bo czasami chciałoby się właśnie z rówieśnikami z klasy, którzy nie są w naszej rodzinie, chciałoby się na przykład razem odrobić lekcje lub coś porobić, jakieś aktywności. Teraz takie piękne licea ludzie tworzą, cudowne, gdzie można na przykład malować, gdzie można, nie wiem, śpiewać, grać na różnych instrumentach, podnosić sobie różnego rodzaju właśnie umiejętności i chcielibyśmy po prostu utworzyć grupę kilku tam simów i razem jakieś aktywności razem wykonywać, to nie możemy tego zrobić, bo nie możemy otworzyć grupy. Okej, tak więc dojechaliśmy już do liceum, wyszedł mi komunikat, że rozpoczynają się lekcje i jesteśmy już pod liceum. Mamy tutaj panią nauczycielkę klasy numer 1 i tutaj mamy drugą nauczycielkę klasy numer 1, no dobrze. No i widzę tutaj uczniów i to są właśnie uczniowie, których ja wybrałam przez mody, tak więc tą studentkę ja wybrałam i jego również ja wybrałam, tak więc tutaj się wszystko zgadza. Dzięki modowi, o którym Wam właśnie teraz wspominam, od Zerbu, nazywa się Custom High School Add-on i jest to praktycznie dodatek, dzięki któremu właśnie możemy tworzyć kluby i dzięki któremu możemy zmieniać parcele również w innych światach i tworzyć licea, ale nie możemy niestety jeszcze tworzyć wielu liceów, czyli jeżeli ja tutaj nie będę chciała w Copperdale liceum, tylko będę chciała na przykład na jakimś moim save'ie, wolałabym jednak, żeby to liceum znajdowało się na przykład w Winterburgu, to muszę tutaj po prostu wejść i zmienić nazwę tej parceli i wybrać jakąś inną, natomiast w Winterburgu, gdzie sobie ustawię moje liceum, wybiorę, że jest to
to szkoła średnia i będę mogła mieć normalnie funkcjonalne liceum w Winterburgu czy w jakim innymkolwiek świecie. Ale tak jak mówię, może być na jeden sejf jedno funkcjonalne liceum. A dzięki temu modowi możemy sobie zmieniać po prostu miejsce tego liceum. Okej, tak więc teraz chciałabym bardzo Wam pokazać kolejnego moda, dzięki któremu właśnie możemy naszym simom ustalić mundurki. Powiedzmy, że chcielibyśmy mieć taką rozgrywkę, czy na przykład nasza fabuła wymaga tego, że nasi simowie powinni mieć jakiś mundur. Tak więc tutaj przedstawiam Wam kolejnego moda, który się nazywa High School Uniforms. Jest to mod stworzony przez Lot51, no i za chwilkę Wam zademonstruję, jak on działa. Wystarczy kliknąć na naszego sima, jak ja tutaj teraz klikam, i szukamy opcji Fashion Authority. Ponieważ my chcemy teraz stworzyć mundurki do szkoły średniej, to będziemy klikać na Create a Thread. Ten mod służy również do tworzenia ciuchów właśnie personalizowanych, również do różnych innych karier. Dlaczego mówię karier? Bo gra po prostu uznaje liceum jako karierę. Dlatego my klikamy na Create a Thread. I teraz wybieramy dziecko lub dorosłym, więc my oczywiście wybieramy dorosły. Następnie, ponieważ my teraz chcemy wybrać tutaj ciuszek dla kobiet, więc wybieramy kobieca. I teraz musimy wybrać tutaj opcję do pracy, tak jak już mówiłam wcześniej, bo gra po prostu uznaje liceum jako pracę. Więc wybieramy do pracy i wybieramy uczennica liceum. Gdy będziemy chcieli na przykład zmienić ciuszki członkom drużyny cheerleaderskiej, to będziemy mogli sobie kliknąć tutaj. Ale my wybieramy uczennica liceum. Teraz mamy tutaj kolejne takie menu i musimy kliknąć na modyfikuj w kasie. I teraz nas przeniesie do kas, gdzie będziemy mogli wybrać właśnie dla naszych simeczek. Przeniosło nas do kas. Ja teraz szybciutko wybiorę jakiś mundurek. Będziemy się widzieć za chwileczkę, gdy ona już będzie gotowa. Tutaj jest mundurek, który wybrałam właśnie dla dziewczyn. No i teraz wracamy już sobie do gry. Będziemy to samo robić właśnie dla chłopaków. No i wróciliśmy sobie do gry. Jak widzicie, nasze simeczki wszystkie są ubrane właśnie w mundurek, który przed chwilką wybrałam. Wszystkie simki będą po prostu ubrane w ten sposób. Jeżeli się zdarzy tak, że jakaś randomowa simka przyjdzie i nie będzie w mundurku, to wystarczy na nią kliknąć tutaj i wejść właśnie na tą opcję i kliknąć właśnie tą opcję tutaj. Od razu nam się pojawi opcja tego mundurku i będzie mogła być w mundurku tak jak reszta dziewczyn. Okej, stworzyłam też mundurki dla chłopaków i jak widzicie, już tutaj chłopaki są też w mundurkach, ale trafiły nam się tutaj pojedyncze egzemplarze, które są bez mundurków. Tak więc na przykład ten chłopak tutaj i ten. I co wtedy robimy, gdy coś takiego nam się dzieje? Jest to bardzo łatwe. Wystarczy kliknąć na tego sima, wybrać opcję Fashion Authority, Change i tutaj właśnie wybieramy ten ciuszek. Jest to bardzo proste i szybkie, tak więc nie ma żadnego problemu. Wystarczy zrobić tutaj właśnie tych kilka kliknięć myszką i już jest po sprawie. Tak więc nieposłuszni simowie, którzy nie przebiorą nam się w mundurki, właśnie można ich w taki sposób potraktować. To nie wygląda świetnie, mi się to bardzo podoba. Nie wiem, ogólnie bardzo lubię mundurki w szkołach, w liceum i myślę, że to świetnie wygląda i myślę, że jest to bardzo fajny mod, który na pewno w jakiś sposób ulepsza nam grę. Boże nie, no tylko chciałam zajrzeć na pana woźnego, bo po prostu mnie zaintrygował bardzo swoim obuwiem. No przepiękne ma obuwie, takie szpile i jak widać to są takie kozaki wysokie, tak więc no przepięknie, szczyt mody po prostu. Piękny outfit, bardzo cudowny, naprawdę. Mamy już godzinę 15:05. Jak widzicie, tutaj dziewczyny od razu przebrały się w swoje codzienne ciuchy. Już mają swoje normalne, zwykłe, codzienne ciuchy. Nasza simeczka tutaj ma swój klub i powiedzmy, że ona by chciała teraz zrobić spotkanie klubu i chciała, nie wiem czemu ona śpi, ale chciałaby powiedzmy zrobić spotkanie klubu i chciałaby to spotkanie klubu zrobić tutaj. Mamy tutaj tylko te simki, które są w rodzinie, więc ja szybciutko dodam jakąkolwiek jeszcze tutaj simkę. No i rozpoczynamy spotkanie klubu i możemy normalnie sobie takie spotkanie zrobić, tak więc tutaj usiąść razem. Na pewno widzieliście tysiące pięknych speedbuildów zrobionych właśnie na YouTubie z przepięknymi szkołami średnimi, gdzie każdy pokój właśnie to jest pokój, którym można uczyć się różnych umiejętności. Powiedzmy, że no ja teraz mam tutaj akurat liceum, szkołę średnią z gry, ale można by tutaj właśnie tak sobie udawać, że jesteśmy w jakiejś pięknej klasie, gdzie no nie wiem, mają się uczyć muzyki, czy tak jak tutaj ona ma, lub książki i oni sobie wszyscy usiądą tutaj w jednym miejscu i będą sobie na przykład czytać książki, bo w ten sposób właśnie mogę nimi kierować, gdyż oni są w moim klubie. Kolejne dwa mody, które Wam chcę przedstawić,
przedstawić teraz tyczą się second handu. Tak więc dziewczyny nasze teraz się wybiorą do second handu. Jedziemy, podróżujemy. Czemu ty płaczesz, kobieto? Jedziemy, jedziemy. Jesteśmy już w second handzie i tutaj dwa kolejne mody, które bym chciała wam przedstawić. Oczywiście wszystkie mody będziecie mieli na liście w opisie. Jest to mod, dzięki któremu właśnie, nie wiem, pewnie zauważyliście w waszej rozgrywce, że simowie, którzy tutaj się pojawiają w tym właśnie sklepie, przychodzą ubrani w bardzo dziwny sposób. I gra po prostu dobiera im bardzo dziwne outfity, bardzo dziwne akcesoria, bardzo dziwne rzeczy. Mimo, że my mogliśmy tutaj wprowadzić właśnie do gry pięknie ubranych nastolatków, to gra generuje po prostu im samodzielne jakieś brzydkie ciuchy, jakieś dziwne okulary, jakieś dziwne spodnie, dziwne bluzki i tak dalej i jakieś dziwne akcesoria. Dzięki temu modowi, właśnie ten mod to jest taka po prostu lekka, powiedzmy, naprawa tego, nasi simowie, którzy będą przychodzić tutaj do tego sklepu, będą ubrani normalnie w swoje własne ciuchy, które mają już przygotowane. Tak więc nie będą, gra nie będzie im generowała jakichś dziwnych outfitów, jakichś niestworzonych z kosmosu dziwnych outfitów, tylko będą po prostu ubierać się w swoje własne ciuchy, które my im wcześniej przygotowaliśmy. No i kolejny mod, który tyczy się również tego sklepu tutaj, jest to mod, dzięki któremu, gdy właśnie próbujemy tutaj stworzyć stylizację modową, ten mod pozwala nam właśnie, abyśmy mieli dużo więcej opcji, jeżeli chodzi o ciuchy, tak abyśmy mieli szansę właśnie stworzyć coś ciekawego. Niestety ten mod jeszcze na razie nie uwzględnia ciuszków z custom content, tak więc na razie jeszcze twórca nie wie, jak to zrobić, ale właśnie nad tym pracuje, tak aby można było właśnie wybierać ciuchy z CC i nie tylko te z gry. Jeżeli instalujemy tego moda, to twórca na swojej stronie pisze właśnie, że należy odczekać do 6 godziny kolejnego dnia, aby te wszystkie opcje, które są możliwe, aby się załadowały. Tak więc nie możemy zainstalować tego moda i od razu biec tutaj właśnie do tego sklepu i sprawdzać, tylko musimy po prostu odczekać najlepiej jeden dzień, aby te wszystkie opcje się pojawiły. Kolejny mod jest to mod, który na pewno wszyscy znacie i jest to Tool. A dlaczego o nim mówię? Dlatego, że bardzo dużo osób rozczarowało się właśnie wyglądem Wesołego Miasteczka. Po prostu przyszło mi do głowy, aby wprowadzić do tego Wesołego Miasteczka obiekty Toolem, aby to Wesołe Miasteczko po prostu stało się ciekawsze. Jeżeli oglądaliście drugi odcinek mojej rozgrywki Licealne Lata, to można tam właśnie zobaczyć, jakie obiekty dodałam, a teraz chciałabym wam właśnie przedstawić, jak to się robi. Tak więc mykamy na jakąś parcelę, która znajduje się właśnie blisko Wesołego Miasteczka, abyśmy mogli tego dokonać. Tak więc mykamy szybciutko. Przyjechałam z moimi smykami do ich domu, gdyż ich domek właśnie znajduje się na tej parceli, która umożliwia nam właśnie wstęp do Wesołego Miasteczka bez ekranu ładowania i właśnie na takiej parceli musicie się ustawić. To jest obiekt modowy. Można robić tak samo z modami i można robić tak samo z obiektami z gry. Tak więc musimy kliknąć tutaj na dany obiekt lewym przyciskiem myszki i shiftem na obiekt, który chcemy właśnie przenieść i klikamy na Tool. Klikamy Toggle Active Object i nasz obiekt zrobi się zielony. Następnie ponownie klikamy lewym przyciskiem i shiftem i klikamy na Tool i klikamy Move. Tutaj klikamy OK i ja sobie teraz jadę właśnie tam, gdzie chciałabym ustawić ten obiekt. No nie wiem, gdzieś tutaj. No i klikam. OK, mamy już tutaj grę. No i teraz w taki sam sposób możemy ją obracać i ustawiać tak, aby była w pozycji, która nam pasuje. OK, ja ją przysunę tutaj. Toolem będzie można tutaj modyfikować, można ją obkręcać, można gdzie indziej przenosić ten obiekt, tak więc na pewno nie będzie stał tak, jak ja tutaj ustawiłam teraz na środku. No ale tak jak mówię, wy sobie możecie już poeksperymentować u siebie. Ja tylko chciałam wam pokazać właśnie, jak to się robi i zaraz nasza simeczka tutaj przyjdzie. Postaramy się, żeby przybiegła jak najszybciej i chciałabym wam zademonstrować właśnie, że będzie to normalnie funkcjonalny obiekt, mimo że został przeniesiony Toolem, mimo że tutaj tego Wesołego Miasteczka nie możemy edytować, to jednak tutaj właśnie Toolem możemy w taki sposób zrobić. No i teraz wam zademonstruję, że to będzie normalnie funkcjonalny obiekt. Tak więc ona normalnie będzie mogła tutaj grać i jest to normalnie funkcjonalny obiekt, który został przeniesiony Toolem do tego Wesołego Miasteczka. Ja sobie na przykład w jednej mojej rozgrywce licealnej ustawiłam tutaj miejsce dla DJ-a, tutaj sobie ustawiłam beczkę. To już wszystko zależy od waszej kreatywności. Ja bardzo lubię Toolem właśnie umieszczać różne przedmioty w miejscach, gdzie nie można właśnie edytować i myślę, że to Wesołe Miasteczko bardzo tego potrzebuje. Okej, myślę, że to będą już wszystkie mody. Chciałam właśnie szybciutko ogarnąć kilka modów, które bardzo mnie zachwyciły.
i dzięki którym moja rozgrywka jest dużo lepsza i dużo ciekawsza. Mam nadzieję, że dla Was również będzie to przydatne. Wszystkie linki do modów znajdziecie w opisie tego filmu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i do następnego. Pa, pa, cześć!